Jeziorany podcast. Wita was Rafał Niewiadomski. Ze mną jest Andrzej Cymorek. Cześć Andrzej. Witam was wszystkich. Witam cię Rafale. No, sezon się zbliża, 2 miesiące do rozpoczęcia sezonu. Tematów jest całkiem sporo do przegadania. Niestety nie ma z nami dzisiaj Bartka Szkopa. Próbujemy go znaleźć. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, jeśli go gdzieś tam widzieliście w Częstochowie, to dajcie znać. Bartek, brakuje nam ciebie. Tęsknimy. Mam nadzieję, że w następnym podcaście już będziesz, bo w sumie nie możemy się odnaleźć z Andrzejem we dwójkę. Tak, jakoś tak czegoś brakuje. Czegoś i kogoś brakuje. Tak. Zaczniemy może od takiego tematu lajtowego. Lakersi pokazali nowe stroje i no w sumie pokazali te stroje, to dużo powiedziane, bo ja nie widziałem całego białego stroju. Dopiero gdzieś tam wyhaczyłem na stronie Nike'a, jak wyglądają spodenki. Już wiem, że ten strój biały komplet wygląda tak samo jak żółty, tylko jest po prostu biały, ale ma też pasy i tak dalej. No właśnie, nowe stroje. Andrzej, powiedz mi, jakie są twoje odczucia? Wiesz co, no na pewno ja nie patrzę tak bardzo na detale w tych strojach jak ty. Mogę powiedzieć ogólnie, że są świetne według mnie. To jest rewelacja. Tam czy tam jest jakiś pasek, czy nie ma paska, to nawet nie zwróciłbym uwagi. Natomiast no, co mi się podoba w Lakersach, że zawsze jak są te zmiany, to nie ma rewolucji. Zachowują jakiś swój styl, swoją tożsamość, swoje barwy. Teraz nawet nawiązali w sumie troszkę do takiego stylu retro, tak, do tych czasów 90-tych, do lat 80-tych. Fajnie to wygląda, nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądać na parkiecie. Mam nadzieję, że to znowu Nike tego nie schrzani, nie będą kazali naszym grać, kurczę, na wyjeździe w białych strojach, bo to mi się cholernie nie podoba. No ale fajnie jest to, że zachowali swój styl. Zawsze się obawiam, jak są takie zmiany, że ktoś będzie chciał przedobrzyć. Dalej mam w pamięci mam cały czas, zwłaszcza taki przypadek sprzed 20 lat bodajże, kiedy Houston zmieniało stroje po dwóch tytułach w latach 90. Na te piżamowe. Tak, wtedy mieli takie ładne na początku, zawsze mieli takie czerwono-białe te barwy, wszystko klasyczne. Było klasyczne, a potem odwalili taką kichę, po prostu jakieś piżamy dla dzieci z jakimiś obrazkami, paskami. Parkiet był tak nawalony tymi wszystkimi ilustracjami, to była tragedia, po prostu dramat. I bardzo się cieszę, że Lakersi nie idą tą drogą. Lakersi, nie idźcie tą drogą. Wiesz, w latach 90. generalnie był duży boom, bo wtedy technologia się mocno posunęła do przodu i faktycznie na koszulkach i na strojach zaczęliśmy widywać takie grafiki, jak właśnie Toronto Raptors miało tego Raptorka, tak. Vancouver Grizzlies też stroje, które... Właśnie to jest ciekawostka, że Vancouver już nie istnieje i mieli bardzo odstrzelone stroje w latach 90., więc te stroje meczowe, czy nawet takie repliki gdzieś tam na eBay osiągają horrendalne kwoty. Tak, naprawdę. No, to, co się sprzedaje zawsze najlepiej w internecie, to jest seks i nostalgia. I ludzie, jak nie ma jakiegoś klubu, to oni za tym klubem dwa razy mocniej tęsknią. Dlatego ale tak samo jest świetnie to ująłeś, zapiszę to sobie gdzieś. Seks i nostalgia, to jest genialne po prostu. Ja się spotkałem z tym gdzieś kilka lat temu i od tego momentu zawsze jak widzę w internecie seks albo nostalgię, to wiem, że ktoś na tym zarabia pieniądze, tylko zastanawiam się kto i czemu, nie jestem to ja. Więc tak, ja powiem, jakie są moje odczucia odnośnie nowych strojów, bo dla mnie to jest w ogóle temat bardzo ważny, bo ja generalnie to jest taki mój konik. Tak. Ci, którzy mnie gdzieś tam śledzą i pisali, czy słyszeli mnie kiedyś w akcji, to wiedzą, że to jest dla mnie najważniejsze, dlatego jak mój kochany klub przystąpił do zmian, to no, podchodziłem tutaj, może nie sceptycznie, ale szczerze mówiąc, no, różnie to bywa, tak? I bałem się, że faktycznie może nie wyjść fajnie. I tak, takie mam odczucie odnośnie tych fioletowych strojów, bo ja ich troszeczkę nie ogarniam. One się różnią. Może tym, którzy nie wiedzą jeszcze albo nie widzieli nowych strojów Lakersów, to tylko powiemy, że faktycznie żółte stroje bardzo mocno nawiązują do tych klasycznych strojów Lakersów lat 90., kiedy to spodenki miały pasy boczne, panele boczne, natomiast koszulki nie miały tych paneli. Wracają cienie przy numerach, natomiast nie wracają tak jak kiedyś, tak w pozycji bocznej, tylko wracają w pozycji pionowej. I co jeszcze można powiedzieć o tych strojach? No,
Kurczę, są proste i ładne. I faktycznie żółte stroje, białe stroje są, to jest kopia tych żółtych, tylko po prostu zmieniają się kolory, są proste. Też mamy na spodenkach panele boczne, na koszulkach nie mamy tych paneli bocznych. Całość jest bardzo prosta, naprawdę miła w odbiorze i myślę, że kurczę, to mogą być stroje, które posłużą kolejne 20 lat. Miejmy taką nadzieję, że ten wzór pozostanie i jest dobrze przyjęty. Natomiast mam problem z tymi fioletowymi strojami. Tam pokazały się bosy, pasy boczne, panele boczne, zarówno w koszulkach, jak i spodenkach. I one są czarne. I generalnie to mi tak troszeczkę nie współgra. Kiedyś podobny koncept mieli nowojorscy Knicks w latach 90. Ktoś tam nawet pisał, że Lakersi ukradli im te panele boczne. I faktycznie to trochę tak wygląda. No zobaczymy. To czerny na pewno dodaje im trochę, nie wiem. Generalnie czerni we wszystkich strojach mówiło się o tym, że czerni wzbudza taki szacunek i strach. A nie wiem, czy no może tego brakowało wiecznie Lakersom, bo ale kurczę, no fioletowe koszulki wyjazdowe to był zawsze znak rozpoznawczy Lakersów i też one budziły strach. Lakersi sporo spotkań w playoffach wygrywali w tych koszulkach, strojach i myślę, że sporo zespołów je pamięta. Więc ja nie wiem czy wiesz, ale też mówiło się, że Lakersi mogą zmienić troszeczkę logotyp. Coś tam mi się obiło, ale nie znam szczegółów. Nie wiem, co mieliby zmieniać w ogóle. Mam nadzieję, że nie za wiele. Mówiło się o tym, że wyczyszczą go troszeczkę, czyli pozbędą logotyp tych pasów poziomych. Tak. Ja szczerze mówiąc przez całe moje życie nie wiedziałem, po co te pasy boczne są. Szukałem jakiegoś nawiązania i dopiero jak napisałem na Twitterze do speców, którzy siedzą w tym w Stanach, to tam ktoś mi właśnie odpisał i wrzucił fajne zdjęcie takiego pierwowzoru logotypu Lakersów z lat chyba 70., gdzie te pasy, które teraz to są pasy boczne i bardziej pasowałyby mi do Indiany Pacers, natomiast te pasy boczne to była woda ociekająca. Tylko to było tak fajnie zrobione, że to naprawdę super wyglądało. I no, więc ja nie miałbym nic przeciwko temu, ponieważ no, dzisiaj już powiem tak, jak projektowano logotyp Lakersów, jak wprowadzano pewne zmiany, dodawano białe tło pod piłkę i napisy w latach 90. bodajże, koniec lat 90. Jak dodawano to nie było wtedy tabletów, smartfonów, urządzeń mobilnych, które obsługiwałyby takie rzeczy i po prostu są pewne zmiany potrzebne, by logotyp był dużo lepszy w odbiorze. Właśnie chyba głównie w tych urządzeniach, tak mi się wydaje. Dlatego się czyści te rzeczy. Logotypu nie ruszyli i zastanawiam się, czy będą go ruszali, czy nie. I czy było w ogóle coś na rzeczy. Natomiast nie wiem, czy pamiętasz, ale jak od tego zaczęły się w sumie przecieki mówiące o tym, że Lakersi mogą coś zmienić w tym roku w strojach, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale jak testowali zawodników do draftu, to dostali koszulki treningowe, na których użyto wordmarku Lakers, który do tej pory nigdzie nie był używany i wyglądał właśnie jak idealnie napis ściągnięty z logotypu Lakers, natomiast bez tych pasków był. I możesz sobie zerknąć na zdjęcia gdzieś tam na stronie Lakersów z pierwszych treningów gości, którzy przystępowali do draftu i mają faktycznie taki wordmark, czyli ten napis Lakers na klatce piersiowej, który nigdy nie był użyty i no właśnie, oni go w sumie go nie użyli, bo spodziewałem się, że z nowymi strojami przyjdzie ten nowy wordmark, oni tego nie zrobili. No i tak w sumie ciekawi mnie, czy coś było w ogóle na rzeczy, jeśli chodzi o zmiany i czy coś nas jeszcze czeka. Generalnie fajnie, że chyba nic takiego nie zrobili, jakiejś bardzo dużej zmiany. Tak jak mówiłeś, w latach 90. dużo zespołów zmieniało kurs praktycznie o 180 stopni. Barwy klubowe zmieniali Jazzmeni, Detroit Pistons i parę innych ekip. I później te ekipy wracały do tych pierwotnych kolorów. W naszym przypadku, ja wiem, że żółty i fioletowy to nie są takie... Nie wiem, jak ty się czujesz w ogóle z tymi kolorami? Masz dużo ciuchów Lakersów? Wiesz co, niewiele. Mam kilka takich... powiedzmy okazów, jakoś masowo tego nie zbieram. No nie są to może takie typowe kolory do wyjścia na ulicę, bardziej tak do, w sumie do posiadania jako taki suwenir. Natomiast no jest to coś bardzo charakterystycznego, zawsze tak kojarzonego właśnie z Lakersami, bo inne kluby też próbowały jakieś tam zapożyczyć troszkę tego żółtego, na przykład Indiana, a jednak to zawsze zostaje, no to jest tylko kopia. Jednak zawsze złoty to Lakersi i myślę, że to, no, to jest coś, czego bym nie ruszał.
Też mi się tak wydaje, chociaż zaczynaliśmy z błękitem i żółtym, później były stroje niebieskie z białymi wstawkami. Sporo osób może o tym nawet nie wie, ale Lakersi dość długo grali w tych niebieskich strojach. Jak byś zareagował, gdyby się okazało, że Lakersi mają zmienić kolory właśnie na niebieski, na biały, na błękit? Ale tak, żeby zrezygnować całkiem z tego żółtego, złotego? Aha. No, ciężko by mi to było przyjąć. Nie wiem, może bym się przyzwyczaił, ale na dzień dobry na pewno nie byłbym zachwycony. Jednak ja bym, kurczę, tego nie ruszał. Zawsze się to fajnie komponowało. Zresztą pierwsze, co zwróciło moją uwagę na Lakersów, jak byłem jeszcze dzieciakiem, kibicowałem Jordanowi i bykom, to właśnie były te fajne żółte koszulki i ten żółty parkiet, który mi się podobał. I nie wiem, no nie, ja bym tego nie zmieniał. Zostawmy to, tak, zostawmy tak. to. Właśnie ja pamiętam, jak przeglądałem karty Upper Deck w latach 90., które gdzieś tam dostałem na święta Bożego Narodzenia, to wtedy zauważyłem właśnie po raz pierwszy, że w domowych strojach to zawsze wszyscy na biało grają, a tylko Lakersi mieli właśnie, na zdjęciach, no. na kartach żółte stroje. Więc, a właśnie, taka ciekawostka, nie wszyscy słuchacze wiedzą. Wiesz, dlaczego białe stroje to były stroje domowe i skąd to się wzięło? Nie. Była taka zasada po II wojnie światowej, kiedy w Stanach Zjednoczonych trzeba było generalnie wszystko oszczędzać i technologia nie była tak mocno posunięta do przodu, zespoły jeździły na trasy wyjazdowe i często grały kilka spotkań. I to się zaczęło od baseballa amerykańskiego. Drużyny, które jeździły na wyjazdy, brały ze sobą na przykład białe stroje, ugadywały się wcześniej, w jakich strojach będą grać. I zespoły, które brały ze sobą białe stroje na wyjazd, te stroje po kilku meczach nie byli w stanie ich doprać, bo dzisiaj grali w jednym miejscu, za dwa dni trzeba było grać gdzieś indziej, nie można było tych strojów dobrze wyprać, nie mieli swoich pralek, odpowiedniej chemii, do tego trzeba było oszczędzać na wszystkim. I te stroje na drugim, trzecim meczu już nie były białe, tylko były szare i to fatalnie wyglądało. Dlatego wpadli na genialny pomysł, że na wyjazdy bierze się zawsze ciemne stroje, kolorowe, natomiast u siebie zespół domowy zostaje w białych, on sobie może je wyprać i użyć w następnym meczu i będą też pewnie śnieżno-białe, więc taka ciekawostka. No to genialne, genialne w swojej prostocie rozwiązanie. W swojej prostocie, tak. Potrzeba matką w wynalazku. Ta. Natomiast dzisiaj myślę, że Nike słusznie, no to się wielu osobom nie podoba. Ja też jestem tradycjonalistą, natomiast uważam, że to może być fajne dla ligi, że zespoły grają w kolorowych strojach, że to już nie jest tak, że białe u siebie i myślę, że to jest fajne. To troszeczkę odmienia nam ligę. To testowali Święta Bożego Narodzenia, jak się przyjmą w ogóle granie kolor versus kolor. Myślę, że dzisiaj już za kilka lat myślę, że ludzie, którzy będą już obserwowali ligę NBA, nie będą w ogóle na to zwracali uwagi, tylko tacy goście jak ja gdzieś tam będą sobie wspominali i mówili, że kiedyś tak było i że to było fajne i że powinno się do tego wrócić. No, także... Znaczy, no, jest to na pewno kwestia też przyzwyczajenia. Ja pamiętam, jak w meczu gwiazd wprowadzono taką zmianę, że zamiast specjalnych strojów zaczęto grać w strojach klubowych, jasnych, ciemnych. Ja też wtedy jeszcze jako dzieciak, wtedy zawsze co roku mecz gwiazd to było święto i czekałem, jakie będą koszulki w tym roku. I jak zobaczyłem, że grają w tych klubowych, to byłem strasznie załamany. Nie mogłem do tego dojść. Po prostu przez kilka lat się przyzwyczajałem do tych nowych strojów, do tych strojów klubowych, więc ale się przyzwyczaiłem w końcu, tak? I potem znowu zmienili, no ale to inna to sprawa. Mam kolejną ciekawostkę a propos tego. Wiesz, dlaczego zrezygnowano z tej opcji, że każdy zawodnik miał strój klubowy? Coś czytałem, ale nie pamiętam już tego. Coś tam było. Tam się rozeszło dwie numery. Rzeczy. Po pierwsze, Lakersi i stąd się wziął pomysł na biały strój. Tak naprawdę wymuszono ten biały strój na Lakersach w 2004 roku, bo Lakersi nie mieli białego stroju. I tam był chyba All-Star Game bodajże w Oakland. I z tego co pamiętam, to chyba Zachód zagrał w ciemnych strojach, jeśli dobrze pamiętam. A powinien tak, grać tak, w dokładnie gwiazdach. Tak. Też o tym wtedy myślałem. Pamiętam, że oglądałem, myślałem, co będzie, jak będzie Zachód grał u siebie, przecież Lakersi nie mają białych strojów. Dokładnie. Więc to się tak wzięło. A tam głównie poszło jeszcze o to, że były problemy z firmami, które wówczas miały kontrakty na stroje. W 97 roku kończył się kontrakt championowi na wyłączność dla ligi i dlatego ten pierwszy All-Star Game został rozegrany. Zawodnicy mieli swoje klubowe stroje, ponieważ firmy, które od nowego roku miały obsługiwać już kilka nowych zespołów, chciały mieć swoje koszulki podczas meczu gwiazd. I tak doszło do. No tak doszło do sytuacji, w której każdy zespół wziął swoje stroje i od 97 roku było to praktykowane przez kilka lat. Natomiast gdzieś tam w internecie kilka lat temu wisiała meczowa koszulka Michaela Jordana.
która była nieużytą koszulką w tym meczu, natomiast była tak jak w 95 i 96 roku na All-Star Game, była desygnowana właśnie na ten mecz, natomiast ona nigdy nie weszła do obrotu. Bardzo przyjemna koszulka w fajnych kolorach Cleveland, ale no nie wyszło. No dobra, pogadaliśmy sobie całkiem sporo o strojach, a myślę, że chyba pora przejść do ważniejszych tematów. Temat, który trzeba odbębnić, draft. Lakersi w tym roku wybrali trzech zawodników w drafcie. Pod koniec pierwszej rundy wybrali Mo Wagnera z Michigan. Później w drugiej rundzie wybrali sobie rzucającego obrońcę niskiego skrzydłowego Svimi Kailiuka, chociaż tak on jest. Swiatosław na imię, tak? Dobrze? Dobrze? Tak, chyba tak, jakoś tak. Światosław. Światosław. No. Po polsku Światosław Mikhailiuk. Bardzo ładny. I w połowie chyba drugiej rundy wzięli, no właśnie, przypomnij mi kogo wzięli. Bambę. Isaaca Bongę. Bongę. Bonga. Chcieliśmy, chciałem bo Mambę, a skończyłem z tak, Bongą. No. Blisko, ciepło. No dobra, Mo Wagner, widzisz dla niego minuty w ogóle w rotacji? Czy minuty to nie wiem, no, Lakersi mają szeroki skład, natomiast na pewno widzę potencjał, bo no, znaczy ja powiem tak, ja generalnie draftów, znaczy NCAA nie śledziłem specjalnie w zeszłym sezonie. W kwestii draftu mam zaufanie do sztabu Lakers, od kiedy jest Jesse Bass tym zarządza, Jesse czy Joey, chyba Jesse. To no, Lakersi rewelacyjnie wybierają z tymi dalszymi numerami w draftach. I ja wiedziałem, że w sumie no, cokolwiek, kogokolwiek by nie wybrali, to ja mówię, poczekam do ligi letniej przynajmniej, zobaczymy co pokażą. Na pewno nie będę krytykował, no bo powiem tak, gdyby to było jakieś, nie wiem, 10 lat temu, to pewnie bym marudził, że znowu jakieś białe drewna, że pewnie wybierali pod Jacksona, pod trójkąty i mogli wybrać kogoś lepszego. Tymczasem, no teraz znowu, okej, okay, przyszło dwóch białasów, ale przyszła liga letnia i okazuje się, że obaj wymiatają, tak? No, zarówno Wagner, jak i Mikhailiuk wyglądali świetnie, wyglądali na bardzo wszechstronnych, dobrze wyszkolonych zawodników. Wagner na pewno będzie miał szansę, żeby się pokazać. Żeby się. Przepraszam, ale. No. Uspokoimy, to jest tylko kot. To jest tylko kot. Mamy gościa w podcaście. Nic mu się nie dzieje. Nic tak? się nie dzieje. Po prostu jest rozmowny. Podczas nagrywania tego programu nie ucierpiały żadne. Nie uwierz. Nie, no, sorry. W każdym razie, no. Rafał, może ty powiesz, co sądzisz o naszych debiutantach, spoko, a ja w tym no. czasie zrobię porządki u siebie. Jeśli chodzi o Mo Wagnera. Kurczę, ja widzę tego gościa w rotacji i mam duże. Mam nadzieję, że przebije się do rotacji. I to jest gość, który daje energię, dużo gada, robi dużo takiej roboty na boisku, której nie zawsze widać, ale jest energicznym chłopakiem. I ja bym z przyjemnością go zobaczył na 10-15 minut w meczu. Nie wiem, jak sytuacja się rozwinie na kampie, jak to będzie wyglądało, jak Luke Walton podejdzie do tematu, bo myślę, że pierwszeństwo grania będzie miał Zubak, który podobno poczynił niesamowity postęp. On w którymś meczu teraz w Chorwacji chyba zrobił mecz na poziomie tam 30 punktów, 15 zbiórek, coś takiego. Schudł, dorzucił rzut z pół dystansu, z dystansu już nie boi się tak... Generalnie miał miękką kiść i nie bał się rzucać, więc cieszę się. Może to był też powód, że Lakersi jakoś tak mocno nie cisnęli na wysokich, bo wiedzą, że mają dwóch młodych na ławce, dla których i tak przy LeBronie na piątce może nie wystarczyć minut, ale są w rotacji i będą walczyć o minuty. I ja mam nadzieję, że przynajmniej jeden z nich zaskoczy. Czy będzie to Mo? No byłoby fajnie, bo ja śledziłem go, widziałem, jak dobrą robotę robił w Michigan, jak tam go chłopaki lubią. Takich ludzi czasami nam potrzeba. I tak jak mówisz, 10 lat temu duży białas nie pasowałby mi tutaj w ogóle. Raczej szukałbym skocznego atlety. Natomiast no, dzisiaj liga wygląda jak wygląda. Ten chłopak potrafi rzucić za trzy. Fajnie gra na pikach. Walczy o zbiórki, jest fajterem. Zresztą doskonale było widać ci, którzy śledzili March Madness, że ten chłopak naprawdę robił robotę. I mam co do niego tutaj... No, Oby pograł i będzie dobrze. Natomiast Mikhailiuk to jest mój taki... Nie wiem, jestem w bandwagonie Mikhailiuka, bo... No bo co? No był Ukrainiec, kurczę, prawie jak nasz. Drugi Ukrainiec po iluś tam latach w Lakersach od czasów Medwiedienki.
Oby mu, kurczę, się udało. No, mówi się o tym, że on tak spadł w tym drafcie tylko dlatego, że ma wingspan, kurczę, nie taki, jak powinien mieć. Czyli jako jedyny, jeden z niewielu miał krótszy rozstaw ramion, rąk niż wzrost. Ale kurde, no, czy wingspan jest tak ważny? Ja rozumiem, że faktycznie było to widać nawet w Summer League, że jak gość wychodził do rzutu na trójce, on dobiegał, nawet jak wyciągał rękę, to faktycznie brakowało tych centymetrów i goście trafiali trójki. Natomiast ja uważam, że najważniejsze jest to, co ma się w głowie, ile ma się serca i co się robi na treningach. I takie rzeczy jak... Po prostu mam nadzieję, że to będzie przechwyt, drugorundowy przechwyt tego draftu i że chłopak będzie robił robotę przy bronie, na pewno dostanie sporo minut. Jeżeli faktycznie będzie trafiał trójki tak, jak trafiał w lidze letniej i tak, jak to robił na uniwersytecie, to nawet może dostać więcej minut, najwięcej minut ze wszystkich pierwszoroczniaków, których mamy. Tak, właśnie... Ja właśnie czytałem, też gdzieś słyszałem, czy czytałem a propos Michajluka, że on podobno dużo lepiej wyglądał w rozgrywkach międzynarodowych w kadrze Ukrainy niż w koledżu, dużo właśnie wszechstronniej i to może być kolejny przypadek zawodnika, mówię kolejny, bo mamy na przykład niejakiego Kyle'a Kuzmę, który był w podobnej sytuacji. Przykład zawodnika, którego ogranicza system w NCAA, w drużynie, w koledżu, gdzie jest ograniczony do jakiejś konkretnej roli. Ma rolę. Tak, nie może pokazać pełni swoich umiejętności, bo tu się okazało, widzę letnie okazało się, że Michajluk jest bardzo wszechstronny i potrafi zagrać z piłką, jest niezłym atletą, zbierze, kreatorem. To nie jest tylko shooter, tak? To nie jest tylko strzelec, on potrafi więcej i to, że ma tam, nie wiem, ręce za krótkie o parę centymetrów, to myślę, że nie zamknie mu drogi do bycia solidnym zawodnikiem w rotacji. Nie wiem, czy już teraz, bo skład jest szeroki, jest dużo obwodowych, ale myślę, że będziemy mieli z niego pożytek. Ja myślę, że tutaj ważne jest to właśnie, ostatnio bardzo ciekawy artykuł się pokazał, no chyba nawet na głównej stronie Lakersów, o tym, czym jest dla całej organizacji zespół farmerski. I faktycznie zostało fajnie wytłumaczony mechanizm, na czym to polega, że zawodnicy z pierwszego zespołu mogą się tam ogrywać, że jest ten sam system i tak dalej, i tak dalej. Później im jest łatwiej wejść nawet tego samego dnia na mecz Lakersów, bo mają te same zagrywki, mają taką samą rolę w tym zespole, tam jest ścisła współpraca pomiędzy trenerami. To nie trwa rok, dwa, tylko to już w czasach no, 10 lat mniej więcej. Chyba to już tak funkcjonuje, że starali się to dopracować. I faktycznie wielu zawodników z tego zespołu, z tego South Bay Lakers, kiedyś Defenders, dostało angaż w lidze. I mam nadzieję, że nasi pierwszoroczniacy tam dostaną sporo minut na początku. A wiadomo, sezon jest długi, jakieś tam kontuzje przyjdą. I jeżeli faktycznie nie dostaną początkowo minut, to na pewno jakieś kontuzje spowodują, że oni wejdą do tej rotacji. I kurde, no Michajluk... LeBron potrzebuje kogoś na narożniku, tak? Więc tym bardziej, jeżeli będzie chciał pograć, tak, jeżeli będzie chciał pograć jako piątka, będzie trzeba te trójki rzucać i tutaj Michajluk będzie chyba niezastąpiony. Potrafi bronić, potrafi wykreować nawet coś na koźle, pika zagrać, jakieś tam bloki zaliczy, przechwyty. Bardzo fajny energizer z ławki. I chciałbym jeszcze jedną rzecz zaznaczyć a propos właśnie Michajluka, że on mimo, że spędził pełne 4 lata na uczelni, to ma dopiero niedawno skończył 21 lat, więc jest bardzo młody jak na doświadczenie, jakie już ma. Bardzo szybko zaczął właśnie grać, bardzo szybko poszedł do Kansas i to też jest właśnie plus. Jest nadal młody, ma dużo czasu, żeby się rozwijać, a już ma w sumie spore doświadczenie. Dokładnie, dokładnie. Właśnie to jest fajne, że Lakersi biorą gości, którzy ostatnio, gości, którzy niekoniecznie mają największe, znaczy... Niekoniecznie mają najwyżej sufit, tak? Oni biorą gości, którzy już teraz coś potrafią, dokładnie, którzy pełnili jakąś rolę w zespole i nie wiem, no na przykład Milwaukee Bucks chyba wszystkie wybory w ostatnich latach to brali gości, którzy będą fajni za 5-4 lata i widzimy, że to może tak niekoniecznie no dobrze właśnie funkcjonuje. Może będą, może nie będą, nie? Dokładnie, to czasami się opłaca takie ryzyko, tak? Natomiast w naszym przypadku tu nie ma co ryzykować, tu trzeba brać gości, którzy coś tam potrafią i Kuzma pokazał, że kurczę, że może w tym jest właśnie metoda, tak? Przychodzi gość, który ma jakąś tam określoną rolę, swoje pograł i też ci goście, którzy, ja nie wiem, ostatnie drafty jak przeglądam, pierwsza runda, jeżeli ktoś ma więcej pograne na uczelni niż rok, to jest w ogóle jakiś tam końcówka tak, pierwszej tak, rundy, tak? Tak?
Więc myślę, że sporo jest takich gości, którzy są w NCAA drugi czy trzeci sezon, którzy mogliby dać w dużo większe wsparcie. Natomiast nie dostają nawet szansy, jadą grać do Europy i ta kariera ich się później załamuje. Natomiast wydaje mi się, że sporo gości mogłoby sporo dobrego pokazać. No ale takie są obecnie trendy. Liga coś z tym chyba będzie robiła, będzie już nie będzie tej reguły one and done. Więc no zobaczymy. Trzeci wybór, jak powiedz mi tam, ja nawet Bonga. Przyznaję się bez bicia, Bonga, tak? Tak. To jest Niemiec. Typowy Niemiec, można powiedzieć. Czarnoskóry Niemiec, tak. Ja nie mam tutaj żadnych oczekiwań z tego gościa. To jest chyba taki długofalowy proces, więc nie wiem. Tak, no, widziałeś go w ogóle w akcji? Wiesz co, gość jest totalnie surowy. Widziałem go trochę w lidze letniej, jakieś tam skróty z czasów gry w lidze niemieckiej bodajże. Nie słyszałem o nim wcześniej, natomiast w lidze letniej to po prostu, no nie wiem, bił jakieś rekordy błędów kroków, przed kozłem zwłaszcza, po prostu przewracał tymi nogami naprawdę. Co wejście to kroki, no widać, że to jest naprawdę melodia przyszłości, natomiast no jest długi, jest cholernie długi, długie łapska ma, potrafi nieźle kozłować, sporo widzi, więc no widać, że jest jakiś potencjał, ale naprawdę no myślę, że kupa czasu minie zanim on będzie gotowy. Natomiast no widać, że Lakersi mocno go chcieli, ponieważ no żeby go pozyskać, żeby go wybrać, no to musieli pozyskać dodatkowy wybór w drafcie. Oddali wybór w zamian przyszłoroczny, drugorundowy bodajże Chicago, który może być całkiem niezły. Podobno w Niemczech wraz z Basem był Pelinka, żeby go oglądać i też właśnie Pelinka był mocno, mocno za tym, żeby wybrać Bongę. Jest to dosyć wybór zaskakujący, bo tegoroczny draft uchodzi za głęboki. Znaczy nawet w drugiej rundzie można było gości do rotacji pozyskać, ale Lakersi mimo to wybrali no totalnego prospekta, który naprawdę no, ma mnóstwo pracy przed sobą. No ale zobaczymy, no coś w nim zobaczyli, tak? Jak mówiłem, mam zaufanie do sztabu Lakers, więc no liczę, że i tutaj trafili na jakiś nieoszlifowany diament. No i poczekamy sobie rok, dwa, pogra właśnie w G League, w South Bay, tak jak wspominałeś, i zobaczymy, co pokaże, czy się rozwinie. No w najgorszym razie no jest to pik drugiej rundy, więc no, nie jest to coś, jak nie wypali, to nie jest to jakaś istna tragedia. Ale zobaczymy. No ja, jak mówię, wierzę w Basa i wierzę w Lakers i myślę, że oni już pokazali dość, jeśli chodzi o takie dalsze piki. Choć głównie właśnie w tych gości, którzy już grali kilka lat w NCAA i już coś potrafią, takiego typowego prospekta surowego, to chyba to nie za bardzo kojarzę. Więc to też może jakieś nowe wody. No zobaczymy. Nie nastawiam się na nie wiadomo co, no ale jestem ciekawy, co, jak się będzie rozwijał przede wszystkim, jakie pokaże postępy po paru miesiącach. Dokładnie. Chociaż obawiam się, że tutaj co do niego... Ja nie wiem, czy Lakersi mają czas, czy mogą sobie pozwolić na to, żeby mieć czas. Ale z drugiej strony to jest wybór w drugiej rundzie. Nic nam to nie szkodzi w zasadzie. No dobra, no wybory w drafcie mamy przegadane. W poprzednim podcaście przegadaliśmy sobie zawodników, których pozyskaliśmy na rynku wolnych agentów. No i co? No i Vegas dają nam 48,5 wygranej. Jak ci się to podoba? Myślę, że to jest rozsądna predykcja. Myślę, że jest okej. Okay. To jest fajny bilans. Vegas wydaje mi się zwykle trafia mniej więcej z przewidywaniami. Podobną ilość wygranych widziałem też bodajże Bowada. Również typowała chyba 49. I powiem tak, przeleciałem sobie tak przez terminarz Lakersów tak na szybko i wyszło mi 53. No ale biorę pod uwagę tutaj pewną dozę optymizmu kibicowską, więc wydaje mi się, że te 48-9 i to czwarte, piąte miejsce na zachodzie to byłby fajny bilans, biorąc pod uwagę, ile tu jest nowych elementów w zespole, ile tu jest młodych zawodników, jak głęboka i ciężka jest konferencja zachodnia. Jest to na pewno optymistyczna prognoza w porównaniu z ESPN-em, który ostatnio nawet wróżył brak playoffów Lakersom ku sporemu zdziwieniu i sprzeciwowi kibiców. Uważam, że jeżeli Lakersi skończą z tymi 49, to będzie fajny sezon. To będzie udany, dobry wynik.
Tym bardziej, że wiadomo, że to nie jest docelowo skład, jakim chcą Lakersi wojować ligę. Oni czekają na ten brakujący element, który liczą pozyskać kolejnego lata. Więc taki sezon, w którym faktycznie wygrają około 50 meczów, być może przejdą rundę playoff, byłby na pewno bardzo, bardzo optymistycznym krokiem ku temu, powiedzmy, ostatecznemu celowi. Myślę, że playoffy to jest nasz cel, taki minimum. Faktycznie byłoby dobrze, żeby wróciły już do Staples Center, ale przy nie zasłoniętych banerach mistrzowskich. Ja nie wiem, to kurczę, nie wiem co powiedzieć. Ja tak jak każdy chyba kibic swojego klubu, myślę głównie pozytywnie i mam nadzieję, że paru zawodników zaskoczy dużo mocniej w tym roku, szczególnie Ingram czy Lonzo Ball. Ale tak jak mówisz, no to 48 wygląda dosyć racjonalnie. Pierwsza runda playoffów. Byłoby zabawnie, bo tam z tego co mówiłeś, egzekwo chyba mamy czwarte, piąte z Utah Jazz. Tak. Ja nie wiem, czy ty wiesz, kiedy ostatnio LeBron James wygrał w Utah, w Salt Lake City. Oj, nie wiem. Czytałem, że dawno nie wygrał w Portland, ale w Utah to nie wiem. Aha. Obawiam się, że... Myślę, że to może być nawet 10 lat. Nie wygrał chyba w pierwszym sezonie w Miami. Ostatnio wygrał coś mi się tak... Generalnie ma bardzo słaby bilans spotkań w Salt Lake City. Więc ja bym chyba wolał uniknąć grania LeBronem w Salt Lake City w pierwszej rundzie. Niewykluczone, że chociaż z drugiej strony tak zawsze śledziłem nasz terminarz i wiem, że sporo... Utah ma troszeczkę farta, bo znajduje się po środku, tak samo jak Denver. I ja mam wrażenie, że bardzo często zespoły, które przyjeżdżają, przylatują ze wschodu czy te zachodnie, jak lecą w trasę, to Utah czy Denver dostają w trakcie trasy i tam zawsze zespoły grają back to back. No. Ja bym bardzo chciał zobaczyć statystyki sprzed 2 czy 3 lat, kiedy to back to back było grane bardzo często. Chciałbym zobaczyć, ile zespołów meczów wyjazdowych, ile Utah takie dostaje swoich rywali na back to back, na drugi mecz drugiego dnia u siebie, takich podmęczonych. Bo ja mam wrażenie, że Lakersi zawsze jak lecieli do Utah czy Denver czy do Portland, to zawsze były to mecze back to back. I choćby nie wiem, co zrobili, to zawsze tam przegrywali. Tam nawet niesamowite występy Kobe'ego Bryanta nie pomagały. To było tak zwane calendar loss, tak? Czyli taka flaszka kalendarzowa wpisana w koszta, można powiedzieć. Dokładnie. Oczywiście Utah ma świetnych fanów, tak samo Denver. Natomiast mam wrażenie, że to położenie i to, że zespoły latają, to troszeczkę ich tak faworyzowało. No i to jest też ciekawe, bo LeBron James całą karierę grał na wschodzie. Jasne, że w czasach Miami sporo latał, natomiast te odległości na wschodzie są dużo mniejsze niż na zachodzie. Jeżeli ktoś kiedyś tak sobie przeglądał mapę Stanów Zjednoczonych, to konferencja wschodnia to jest mniej więcej 1/4 całej mapy Stanów Zjednoczonych, no może 1/3. Natomiast zachód to jest 2/3 mapy Stanów Zjednoczonych i na wschodzie trasa, powiedzmy Nowy Jork, New Jersey, Charlotte czy tam Atlanta, to są odległości naprawdę godzina samolotem, półtorej. Natomiast na zachodzie to już są 3 godziny lotem do Denver czy do Minnesoty czy do Texas czy Nowy Orleans latając z Kalifornii czy z Oregonu. Więc to są dużo większe odległości i gdzieś taką tabelkę widziałem, jak wygląda ilość mil spędzonych w samolocie i Cleveland było na samym szczycie, w sensie, że miało najmniej tych godzin, natomiast prawie 2 razy więcej miały zespoły właśnie takie jak Clippers, Lakers i bodajże Golden State, które latały najwięcej. A myślisz, że to może mieć wpływ na wyniki? Wiesz co, powiem ci, trudno mi powiedzieć, biorąc pod uwagę, że samolotem leciałem chyba raz w życiu i tylko po to, żeby z niego wyskoczyć. Pewnie tak, no pewnie nie jest to bez znaczenia, że dłużej jesteś w podróży, przelatujesz przez te różne strefy czasowe, masz mniej czasu na inne czynności, skoro jesteś więcej w samolocie. Natomiast mam nadzieję, że Lakersi troszkę to zrównoważą po prostu mniejszą ilością minut LeBrona, który przecież miał takie obciążenia w Cleveland, że musiał robić wszystko, schodził z parkietu, to się sypała, gra totalnie. No może nie w tym roku, troszkę to inaczej wyglądało, ale przez większość czasu bez niego było krucho, więc no liczę, że parę minut mniej będzie grał na parkiecie, tym bardziej, że Lakersi mają tak szeroki skład, dużo młodzieży, która może przynajmniej w niektórych meczach wziąć ciężar na siebie.
I myślę, że no James nie będzie tak eksploatowany, więc może to troszkę tę kwestię podróży, mówiąc tak w cudzysłowie, zrównoważy. Ja myślę, że też troszeczkę liga popracowała nad tym. Jest mniej spotkań back-to-back, mniej jest grania czterech spotkań bodajże w 5 dni, więc to też troszeczkę liga rozciągnęła. Natomiast koniec końców każdy zespół gra 41 meczy u siebie, 41 na wyjeździe. Niektóre zespoły grają w Londynie czy w Meksyku, więc dochodzi im tam jedno mniej czy więcej spotkanie na pseudo wyjeździe. No właśnie, chociaż Phil Jackson już przejmując Lakersów wspominał, że grając w Chicago te wyjazdy były dużo fajniejsze dla jego podopiecznych, kiedy zdobywali tytuły, natomiast w Los Angeles było to trudniejsze, ale da się zdobywać tytuły, więc miejmy nadzieję, że tą ścieżką podąży też i nasz zespół. Ja jeszcze nawiązując do kalendarza, początek z tego co widziałem mamy dosyć ciężki, dużo spotkań tak. Z zespołami playoffowymi, mocnymi drużynami. Dwa razy wyjazdy do Portland w listopadzie, czy tam w październiku, to jest po prostu naprawdę... Jakiś sadysta to chyba układał. Tak. Natomiast druga część sezonu, jakieś tam małe tripy na wschód, gdzie gramy 5 spotkań i te 5 można wygrywać podczas jednego tripu. Ja powiem tak, mi się podoba ten kalendarz, bo skoro gramy początek z trudnymi drużynami, to tak było w Miami w pierwszym sezonie, kiedy oni się zebrali z Wade'em i z Boszem. Tak było też chyba w pierwszym sezonie, kiedy wrócił do Cleveland, że te początki były trudne. I ja się tutaj spodziewam, że Lakersi też będą mieli trudny początek. Tu trzeba zgrać dużo nowych elementów. Przede wszystkim LeBrona trzeba nauczyć grać z młodzieżą. To w zasadzie wszystko jest nowe. No niby jest trzon zespołu stary, ale tak naprawdę to jest wszystko nowe. Ja myślę, że będzie słaby początek sezonu. Natomiast oni się troszeczkę rozkręcą, jeżeli nie będzie kontuzji w drugiej części sezonu nadgonią. No i zobaczymy, poza co tym, dobiją do tych... Wiesz, no musi mieć ESPN o czym pisać. No, jak będzie ciężki początek sezonu, to od razu będzie, wiesz, trzęsienie ziemi i co to się dzieje. No, Lakers tam nie wypał, raczej. LeBron jest skończony, młodzież jest do bani, Luka Waltona trzeba zwolnić, wiecie. Wiesz jak tak, to jest. No, tego, więc też jest, tego, myślę, tego. Już zacierają rączki panowie z ESPN, to już jestem pewien. Tego należy się spodziewać. Tak. No w ogóle będzie grubo chyba w tym sezonie. Media kalifornijskie chyba... No, oj, będzie. Nie mogły się doczekać, bo tak. LeBron w Los Angeles to jest dla nich chyba najlepsze, co mogło się wydarzyć. No właśnie, LeBron w Los Angeles. Właścicielka Lakersów, współwłaścicielka Jenny Bass powiedziała ostatnio, że jeśli nie jesteś fanem tego, że LeBron przychodzi do Lakersów, to znaczy, że nie powinieneś być kibicem Lakersów. No to tak coś w tym jest, patrząc na logikę. No jeżeli ktoś... głównie kibice Bryanta, tak? Oddani kibice Bryanta są zrozpaczeni, są przeciwnikami przyjścia najlepszego zawodnika na świecie do Lakersów. No to na logikę patrząc, no to nie są kibicami Lakersów, tylko kibicami Bryanta, prawda? No powinni się cieszyć, że zespół wraca na dobre tory. No skoro się nie cieszą, no to chyba jednak sukces klubu nie jest na pierwszym miejscu. Proste. No i przyjdą też nowi kibice. Oho. Tak, no to jest też właśnie to coś o czym pomyślałem, kiedy pojawiły się pierwsze informacje łączące LeBrona z Lakersami, że no połączyłyby się chyba dwa olbrzymie fanbase'y na świecie, kibice LeBrona i kibice Lakers, no to olbrzymia raz, będzie grupa po prostu olbrzymia, jak już mało tego, już nawet jak Lakersi będąc na dnie, że tak powiem, i tak mieli mnóstwo fanów w halach wyjazdowych, na wyjazdowych meczach słychać było często kibiców Lakers bardziej niż kibiców gospodarzy. To co będzie teraz, jak jeszcze jest LeBron, to po prostu nie wiem. To będzie trzeba chyba ich nie wpuszczać albo zagłuszać, bo to będzie dramat dla tych kibiców gospodarzy i zawodników, którzy będą oczekiwali wsparcia swoich kibiców, bo będą słyszeć kibiców Lakers. Ja myślę, że dramat to jest dla wielu piszących i kibicujących w tej chwili, bo tak oglądając finał NBA zeszłoroczne, sporo osób kibicowało LeBronowi, bo walczył z Golden State i tak naprawdę w pojedynkę z bandą idiotów. Natomiast gdyby wybrał chyba każdy inny klub, te reakcje byłyby mega optymistyczne i każdy powiedziałby z tych kibiców, że no fajnie, że ma do tego prawo, swoje zrobił w Cleveland, natomiast poszedł do Lakersów i pomimo tego, że nie można mu zarzucić, że poszedł na łatwy grunt, że tam już jest wszystko zbudowane, tak. Że łatwo zdobędzie mistrzostwo, dołączył do trzech All-Starów, tak? Natomiast tutaj nikt go nie wspiera, natomiast jest fala hejtu, nawet nie hejtu, tylko po prostu niezadowolenia, że wybrał tych nieznośnych Lakersów.
No niestety, życie bywa przewrotne. Zawsze znajdzie się powód, czasami. Tak? Jakby poszedł na gotowe, to byłoby, że na gotowe, że na łatwiznę. Poszedł do Lakersów, to jest, o, już nie zależy mu na koszykówce, poszedł z innych względów, bo po prostu, bo dzieci, bo żona, bo dom. Zawsze znajdzie się powód, żeby się przyczepić. No, jak ktoś chce się przyczepić, to się przyczepi. No dokładnie, dokładnie, dokładnie. No dobra, no ja myślę, że sobie tematy chyba na dzisiaj przegadaliśmy. Chciałbyś jeszcze jakiś temat poruszyć? Chciałbym poruszyć temat Bartka, bo bardzo nam go brakuje. Bartek, wróć do nas. Pozdrawiamy w ogóle ciebie. Tak. Tylko odezwij się do nas i mam nadzieję, że nie zaginąłeś nigdzie tam w akcji. I następne nagranie już będziemy sobie w trójkę nagrywać. Ja bym jeszcze się zastanowił, właśnie mam jedno takie pytanie, bo kwestia Juliusa Randla nam się już rozwiązała. Tak. Dostał tam jakieś tam pieniądze, już nie wnikam, co tam zrobił agent złego, dobrego. Powiedz mi jedną rzecz, bo pamiętam doskonale, jak był oceniany transfer DLO do New Jersey, że to było bardzo negatywnie oceniane i tak dalej, że pozbywamy się za darmo młodego, perspektywicznego zawodnika, w drafcie bierzemy Lonzo, który nie wiadomo, czy jest od niego lepszy, ma głupiego ojca i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z perspektywy czasu minął ponad rok, mamy LeBrona i nikt już nawet nie pamięta, że mieliśmy kiedyś kogoś takiego, nawet jak D'Angelo Russell, i myślę, że nawet nikt dzisiaj by łzy nie uronił. Natomiast powiedz mi, jak sytuacja wygląda z Juliusem Randlem. Powiedz mi, czy gdybyś miał do wyboru taką sytuację, że zostaje Julius na kontrakcie i mamy obecny skład, a mamy na przykład w zamian, nie wiem, strzelam, może to być Kawhi Leonard, może to być Klay Thompson, a może to być jeszcze jakiś inny fajny grajek. No właśnie, kogo byś wziął? Za te pieniądze wziąłbyś pewność, że masz Juliusa w składzie, nawet gdyby był przepłacony i nie możesz się już mocniej wzmocnić. Bardziej wzmocnić, czy wolałbyś zaryzykować, poczekać rok na Kawhia, czy Klaya Thompsona, czy kilku innych gości, którzy będą dostępni? To jest trudne pytanie, bo zależy tak naprawdę od wiary w to, czy uda się oddać gdzieś Luoladenga i jego kontrakt. Bo teoretycznie Lakersi mogli zatrzymać Randla na kontrakcie kilkunastu milionów rocznie, i nadal mieć wystarczająco dużo kasy na Thompsona czy na Leonarda, pod warunkiem, że upchnął całkowicie gdzieś Denga. Wydaje się, że byłoby to realne. W przyszłym roku będzie więcej pieniędzy na rynku, więcej klubów z przestrzenią w salary cap. Wydaje się, że jakiś pierwszorundowy pick w pakiecie z Dengiem do któregoś z klubów właśnie dysponującego sporą gotówką byłby do zrobienia. I myślę, że w takiej sytuacji wolałbym zatrzymać Randla, wierząc w to, że uda mi się tego Denga gdzieś upchnąć i wtedy mieć środki na tą drugą gwiazdę. Natomiast no, ja przyznam, że ja generalnie jestem fanem Randla, obserwuję go od czasów gry w Kentucky, jestem fanem jego gry, jego talentu. Natomiast no, mam co do niego mieszane uczucia, bo o ile on faktycznie wyglądał rewelacyjnie na początku sezonu, o tyle, o ile potem w ataku było dalej super, to ta obrona mu systematycznie z miesiąca na miesiąc leciała na łeb, na szyję. I to jest pytanie, wraz z coraz większą ilością minut. Tak. I to było aż przedziwne, bo okej, rozumiem lekki spadek, ale tak patrząc różne już, naprawdę patrzyłem na różne statystyki, bo to też ze statystykami różnie bywa, ale no, były różne wskaźniki i wszystko jasno pokazywało, że on po prostu systematycznie z miesiąca na miesiąc leciał w obronie od poziomu bardzo dobrego w listopadzie do bardzo złego w kwietniu i to jest sytuacja dosyć dla mnie kuriozalna. I pytanie teraz, jakim obrońcą jest Julius Randle? Czy on jest w stanie bronić systematycznie na wysokim poziomie? Czy nie? No i to jest ryzyko, bo tak, zapłacić mu długi kontrakt, duży kontrakt i co? Okazałoby się, że on jednak nie za bardzo pasuje. Okazałoby się, że jest gościem, który nie broni, nie rzuca. I co? I znowu jest albatros na liście płac. Co z nim dalej zrobić? Natomiast no, wydaje mi się, że on jest też na tyle młody, że biorąc pod uwagę, jakie były warunki rynkowe, jakie kontrakty dostawali wysocy, a raczej nie dostawali, i gdyby udało się go zatrzymać na rozsądnym kontrakcie, jakimś za wysokim, to myślę, że warto było jednak zaryzykować i przyjrzeć mu się bardziej, jak będzie wyglądał grając właśnie obok LeBrona. Wiesz co, mnie się wydaje, że taki mieli plan Lakersi, tylko
Obawiam się, że te rozsądne pieniądze w przypadku Lakersów nie wchodziły w grę. W sensie agent Randla rzucił pewnie kwotę, której dam sobie rękę uciąć, że to, co dali Pelicans, to nawet no może nie połowa, ale to nawet nie było zbliżone do kwoty, tak, której oczekiwano od Lakersów. Bankowo by nie został za tyle w Lakersach. Tak, tak. Więc ja myślę, że w ogóle najlepszą opcją zarówno dla, no najbardziej dla klubu było to, żeby on został jeszcze jeden sezon i dopiero po przyszłym sezonie był tak niezastrzeżony. Tak chyba właśnie chcieli zrobić. Tak chyba chcieli zrobić i myślę, że agent Randla tutaj sporo namieszał. No trudno, szkoda. Natomiast czytałem też ostatnio bardzo, bardzo ciekawe analizy mówiące o tym, że 1 września już oficjalnie zaczyna się nowy sezon i oficjalnie wchodzimy w ten sezon 2018-19. Co to powoduje? To powoduje to, że jeżeli Lakersi będą chcieli zrobić stretch na kontrakcie Denga, to już nie będą musieli 2 lat rozciągać, tylko jeden sezon. I mogą to bodajże zrobić na 3 sezony i to jest dużo bardziej chyba opłacalne dla Lakersów. I no właśnie, i tu jeszcze oni generalnie stoją teraz przed taką sytuacją, że mogą, z tego co kojarzę, nie muszą się go pozbywać, wystarczy, że zrobią ten stretch na 3 lata i są w stanie przyjąć maksymalny kontrakt. Tak. Więc myślę, że ta pewność to jest taki luksus, który powoduje, że nikt już nie będzie twardo negocjował, na przykład, że chce 5 wyborów w drafcie i Denga za wzięcie jego kontraktu, tak? Więc to jest taki luksus, Lakersi mogą go taniej spuścić i kto wie, być może w trakcie sezonu trafi się jakiś deal, może, nie wiem, czy z którymś z młodych Lakersów, ale no, kto wie, ja bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że na przykład Zubak rozwinąłby się na fajnego grajka do rotacji, okazałoby się, że tam jemu się niedługo kończy chyba też kontrakt, pewnie będzie walczył o przedłużenie i doszedłby do wniosku wraz z klubem, że nie ma dla niego tutaj miejsca, nie ma kasy, być może ktoś też dostrzegłbym w nim potencjał, może z takim Zubakiem poleciałby Denk w zamian za jakiś jednoroczny kontrakt czy coś takiego, tak bym to mniej więcej widział, ale to oczywiście moje takie gdybanie, tak? Natomiast fajne jest to, że już nie jesteśmy od nikogo zależni w kwestii maksymalnego kontraktu. Myślę, tak, że to jest najważniejsze. Tak. To chyba właśnie też o to chodziło Lakersom. Nie? Też miało to znaczenie w decyzji odnośnie Randla, żeby być niezależnym, żeby już nie musieć zakładać, że trzeba kogoś wytransferować, że jesteśmy panami własnego losu. Tak? Jeżeli nie uda się Denga wymienić, to po prostu go rozciągniemy, zwolnimy, wykorzystamy to stretch provision i będzie i tak kasa na Leonarda, czy Thompsona, czy kogokolwiek innego. A z Randlem czy z innym zawodnikiem na długoletnim kontrakcie, no trzeba by było bardziej kombinować. No dokładnie. I pewnie wcześniej czy później go spuścić, gdyby się okazało, że nie bardzo jest nam potrzebny przy LeBronie grającym bliżej kosza. Tak samo przecież pamiętam a propos Russella, o którym wspomniałeś. Też wtedy rok temu mówiło się, że no po co oni już to robią? Niech poczekają z tym mózgowym za rok, jak będzie faktycznie jakiś zawodnik czy 2 zawodników dogadanych, wolnych agentów, to wtedy się go usunie. No ale teraz proszę, jakbyśmy teraz mieli Denga i Mózgowa przy obecnej ekonomii, przy obecnym rynku, przecież oni byliby praktycznie nie do ruszenia. Trzeba by naprawdę oddać więcej niż tego Russella, żeby zwolnić tą gotówkę. A wykorzystanie tego stretch provision na obydwu z nich, to z kolei byłoby mnóstwo martwej gotówki, martwej kasy w payrollu na kilka ładnych lat. Więc tu właśnie wydaje mi się, że Lakersi dobrze przewidzieli tą sytuację, że zadziałali zawczasu. Kosztowało ich to Russella, który no, nie powalił grając na Brooklynie póki co i nie wygląda jakby on poważnie myślał o tym, żeby zostać gwiazdą NBA. A dostali piki w drafcie, które wykorzystali rewelacyjnie, bo czy Kuzma, czy Hart, to po prostu były rewelacyjne wybory. I ja nie wiem, czym teraz oddał Harta samego za Russella w wymianie jeden za jeden. Myślę, że bym nie oddał. No, to jest mój cichy faworyt, Hart. Kurczę, to jest dla mnie, już ostatnio mówiłem to w podcaście, że to jest dla mnie kandydat do pierwszej piątki i mam nadzieję, że tak będzie. To jest świetny grajek. W ogóle Josh Hart wraca do numeru 3. Była śmieszna historia w zeszłym sezonie. On musiał wziąć piątkę, ponieważ z trójką grał... Boże, kto grał z trójką w Jeziorach na początku? Corey Brewer grał z trójką. Corey Brewer.
No proszę. W trakcie sezonu Brewera Lakers się wymienili. Nie, Brewer sam chciał odejść. Dostał. Tak, oni go zwolnili, żeby sobie poszedł grać do Oklahomy. Tam się zrobiło miejsce w składzie. To jest też moim zdaniem fajna rzecz, bo na to może nie wszyscy zwracają uwagę, ale to jest takie ważne, że zawodnicy też mówią sobie bardzo, szczególnie czy ci starsi, ci weterani, że jest taka niepisana zasada, że tym weteranom często pozwala się odejść z zespołu, jak zespół nic nie walczy, a zawodnik chce jeszcze o coś powalczyć, to bardzo często te zespoły ich puszczają za free i oni sobie mogą dołączyć. Tak Lakersi zrobili z Brewerem, chociaż byli w ciężkiej sytuacji, bo były kontuzje i było miejsce dla Brewera i tego Brewera w końcówce sezonu troszeczkę zabrakło dokładnie w rotacji. Natomiast zrobili to i myślę, że to też jest ważny aspekt pokazujący na to, jak organizacja traktuje ludzi. I później w trakcie sezonu, no właśnie, w okienku transferowym Lakersi pozyskali. I w tym momencie już sobie właśnie Josh Hart myślał, że mówi, o super, trójka już jest dostępna. I nie chciał tej zmiany robić w trakcie sezonu. Nie jestem pewien, czy można w ogóle robić w trakcie sezonu. Natomiast już sobie wstępnie zaklepał tą trójkę na przyszły sezon. No i w tym momencie do klubu przyszedł Isaiah Thomas, który wziął sobie trójeczkę. I no właśnie, tutaj chyba największym fanem tego, że Isaiah Thomas odszedł z Lakersów, poszedł sobie do Denver, był Josh Hart, który dzięki temu może wrócić do numeru 3. Więc też taka śmieszna historia. Wiesz, jaką ksywę nadali Hartowi zawodnicy Lakersów w trakcie sezonu zeszłego? Nie wiem, chyba nie kojarzę. Josh Barkley. A, tak, spotkałem się z tym. Coś w tym jest. On miał faktycznie, jak tam się kontuzjował, Właśnie, jak się nazywa nasz drugi rozgrywający w zeszłym roku, który zaczął jako rezerwowy? Nie pamiętam nawet. Nie Caruso, tylko ten. Ennis. Tak, Tylera Ennisa, naszego rewelacyjnego gracza. Najlepszego zawodnika pięciu ostatnich meczów sezonu. To jest jego specjalność. Tak, i z nim była taka sytuacja, że to Ennis dostał na początku minuty, natomiast on się w końcu chyba kontuzjował, czy w końcu już grał tak słabo, że Luke Walton stwierdził, okej, dobra, Josh Hart, przejmujesz jego minuty. I Josh Hart chyba w pierwszych trzech spotkaniach, czy trzech z czterech spotkań zrobił double-double, gdzie zbierał po prostu wszystko z tablic. Tak, pamiętam, rewelacyjnie. Tak wtedy sobie pomyślałem, że po co nam Lonzo Ball, który też zbiera po 8 piłek w meczu, jak mamy Josha Harta jeszcze. Nie, tutaj. No tam wszyscy zbierają na obwodzie, to jest mega po prostu jakiś zbierający obwód. To jest obwód. Mega! Tam będzie każdy zbierał i po prostu wyprowadzał kontrę, to już... I piła do przodu. No. Ja już testuję, ja nowy skład już testuję na PlayStation, tak? Na 2K18, więc... Cisnę mocno, już mam rotację ustawioną. Co prawda nie gram LeBronem na centrze, ale no. Nie, już, ja się... Zaczyna mi się to zgrywać generalnie. Ja się zatrzymałem na NBA Live 2001, czy nie 2002. Od tej pory nic nie miałem do czynienia z takimi grami, więc nawet nie wiem, z czym to się je. Ale słyszę to ciągle o tym. Wiem, że zawodnicy też grają, tak? Z sobą często. Na Twitterze się wymieniają jakimiś wrażeniami. Tak. Ja niestety mam jeszcze dosyć słabe łącze, żeby sobie pograć z kimś online u siebie, ale kurczę, to jest niesamowite, że w tej grze naprawdę zawodnicy mają swoje klepki. Faktycznie ci, którzy trafiają, powiedzmy, po podaniach, jak Klay Thompson, który gdzieś tam wychodzi za zasłonę i tak dalej, że ta skuteczność wzrasta. I, tak, aż no, tak. Opisali tak. Tak, oni są takie algorytmy już napisane, że po prostu no naprawdę super to wygląda. I faktycznie, jak sobie ustawiam powiedzmy mecz na 8 minut, gdzie mam wyniki koło setki, to nie ma już takiej sytuacji, że jeden zawodnik rzuca mi powiedzmy 50 czy 60 punktów. Chociaż LeBronem naprawdę mega łatwo się gra i zdobycie 30 punktów LeBronem to jest w ogóle jak, nawet na najwyższym poziomie, on mija ich jak tyczki i wchodzi po prostu jak czołg, robi endłany. Natomiast fajne jest to, że ci pozostali zawodnicy naprawdę można z nich wyciągnąć podobne statystyki jak w meczach, tak? No dobra, to sobie tym chyba optymistycznym akcentem kończymy. Sporo materiału jest do odsłuchania. No trochę się nam tam przeciągnęło, 50 minut z tego. To trochę jest tematów, trochę było tematów do obgadania. Myślę, że mamy sezon ogórkowy, więc no poczekamy, co tam się znowu nam nazbiera. Ja bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że dobrnęliście do końca. Ze mną był Andrzej Cymorek. Tak, dziękuję również, dzięki. Pozdrawiamy wszystkich fanów Lakersów i tych jeszcze wypoczywających na wakacjach i tych niewypoczywających i nie fanów Lakersów też pozdrawiamy. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Dzięki, Rafał Niewiadomski. Dzięki, Andrzej Cymorek. Cześć.